Bardzo ciekawy zapach marki BDK. Zapach, który ma w sobie bardzo dużo słodyczy i ta tonka potrafi mieć takie niuanse wręcz o migdałowości, ale przy mocniejszej aplikacji. Potrafi być taka bardziej cielesna, otulająca. Potrafi być nawet takim zapachem słodkości, który nie przytłoczy w ciepłe nigdy, jest jakaś przestrzeń, wiatr. Ja ten zapach poznawałam i naprawdę mocno polubiłam właśnie w zeszłe wakacje, będąc wówczas nad morzem i ta aura ciepła, ale przestrzenna Pozwalała cieszyć się tym zapachem pomimo tego, że jest to zapach słodki, może i bardziej na jesienie, zimę, ale jakoś tej ałżen morskiej pasowało. Chcę, że na chłodniejsze dni, deszczowe dni, również latem, może to być świetna propozycja. I w nim jest taka wręcz kremowa słodka ryżowość, tak jakby taki ryż z, z taką trochę nutą mleczno-metankową. To jest bardzo ciekawe, ponieważ motyw różu jest motywem bardzo rzadkim i na pewno o nim jeszcze opowiem. W takim może zestawieniu, gdzie naprawdę można liczyć na ryż. Ja mam takiego swojego mocnego lubieńca z ryżem, mlecznością ryżu i drzewnością, gdzie po prostu nie jest aż tak słodko, ponieważ tutaj jednak słodycz jest mocna. Ale jest to przykład naprawdę udanego, szlachetnego górmą. A tam w ogóle z tyłu taki widać sznurecze powiedzmy. To właśnie to jest ten owy zapach. Jest to papirus ud. Wcale nie jest zapach agarowym wbrew udowi w nazwie. Zresztą o takich... Ym, Elementach nas, które mają się niejako do realiów tego zapachu, będzie osobny film, gdzie na przykład mamy zapach w mamy zapach drugiej części, tej innej części szafy, więc już nie będę tam w tej części, więc nie będę tam już iść, nie będę już otwierać sto razy, ale tam jest ten Iris w nazwie jaką się nazywa Iris? Nie pamiętam. I jeszcze jest drugi człon, który też ma się nijak do zapachu, który w ogóle nie jest irysowy, nie jest kratowy, nie jest nawet ten, yy, od, tej od tego drugiego członu. On jest po prostu klimatem szlakanego, owocowego, górmą, owocowego w takich różowo-leśnych owocowości. Także nawet nie wiem, jakie tam są nuty, ale nazwa na pewno ma się nijak. Już bardziej bym powiedziała... Że w przypadku tamtego zapachu e, iris, to bardziej może ten kolor pasuje do wydźwięku zapachu, bo to jest taki fioletowy e, flakonik. A to jest marka Alexandre chyba tak. I miałam z niej taki zapach z lasem, mam też taki zapach z wiśnią. Mam różne zapachy w postaci dekantów, a sakonów miałam dwa albo trzy, żeby mieć jeszcze miniaturkę pewnego zapachu, który w fajnej cenie na Luxury for Less.